Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak zresetować sobie ładunki w Euro Truck Simulator 2. A więc najpierw musimy sobie włączyć grę. Po włączeniu wybieramy profil, w którym chcemy zresetować ładunki. Otwieramy konsolę. Jak ktoś nie wie, jak zrobić, żeby konsolę móc włączyć, to teraz w prawym górnym rogu w karcie otwiera się filmik, gdzie pokazywałem, jak to zrobić. Wpisujemy taką komendę G podłoga force podłoga economy podłoga reset spacja 1. Tak to ma wyglądać. G podłoga force podłoga economy podłoga reset 1. Enter. I możemy zamknąć teraz. Zapisujemy grę na profilu, na save'ie jakimś. Wychodzimy z gry. Włączamy grę. Wczytujemy ten profil. I po wczytaniu powinien właśnie się taki komunikat otworzyć. Jak się taki komunikat otworzył, to znaczy, że dobrze ładunki zostały zresetowane. I dobra, więc zapisujemy sobie grę. Zapisujemy ją na save'ie. Wychodzimy. Odpalamy grę. Odpalamy nasz profil. Jak znowu się wyświetliło to okienko, to dobrze. Jeszcze raz się zresetowały ustawienia, czyli dwa razy mamy zresetowane ładunki, tak to można nazwać. I teraz, żeby już wyłączyć to resetowanie, to wpisujemy taką samą komendę, tylko na końcu 0 dajemy. Czyli G, podłoga force, podłoga economy, podłoga reset, 0. Enter. Już mamy wyłączone. Zapisujemy sobie grę. Wychodzimy z gry. Włączamy jeszcze raz grę. Włączamy nasz profil. Zapisujemy grę sobie na profilu, na save'ie i możemy się cieszyć zresetowanymi ładunkami. Jest to przydatne, gdy nie możemy, załóżmy, znaleźć ładunku jakiegoś w wirtualnym spedytorze. Po zresetowaniu powinien on się pojawić. Jak nie, to resetujcie dalej. Jak to nie pomoże, to znaczy, że albo macie jakiś problem z save'em, lub też musicie wpisać po prostu nazwę ładunku do wirtualnego spedytora, nazwę ładunku i dodać ładunek i wtedy też powinno działać. To zależy już od tego, jak tam w profilu się zapisały ładunki. Dobra, więc to byłoby na tyle. Jeżeli jeszcze coś tam byłby jakiś problem, resetujcie sobie parę razy, ale to, co tutaj pokazałem, to jest resetowanie, które powinno działać w 97%. Mi to zawsze działa, ja sobie zawsze tak resetuję ładunki i mi wszystko później działa. Więc jeżeli pomogłem, możecie stawić łapkę w górę. Ja dziękuję za oglądanie. No i trzymajcie się, na razie. No i cześć.